Nie wiem, czy wiecie, że w młodości byłem wytrawnym autostopowiczem. Wszędzie jeździłem autostopem. Dlaczego nie pociągiem? Bo był zbyt przewidywalny. Co to za sztuka wsiąść w pociąg? Ta atmosfera pociągu mnie strasznie przygnębiała. Autostop to była przygoda. Przepraszam, że tak ciągle mówię o sobie, ale siebie człowiek zna najlepiej i pamięta swoje życie i najłatwiej o przykłady, więc idę tak trochę na łatwiznę i właśnie gdzieś tam wyszukuję ilustracji z własnego życia. Gdy poznałem na przykład moją przyszłą żonę, poznaliśmy się parę lat wcześniej, ale pewnego lata byliśmy na wspólnym obozie nad morzem i bardzo dobrze nam się w czasie tego obozu rozmawiało. Już znacie tą historię prawie wszyscy, no ale może ktoś tam jeszcze nie zna. Na koniec obozu przy pożegnaniu dowiedziałem się, jak Ewa wraca do swojego rodzinnego Chełma i powiedziałem, ponieważ nam się tak dobrze rozmawia, gdybyś chciała jeszcze porozmawiać, gdy będziesz przejeżdżała pociągiem przez Warszawę Centralną, wysiądź tam, a ja tam będę czekał, no to sobie jeszcze porozmawiamy. Dlaczego po prostu nie wsiadłem do pociągu razem z Ewą tam z nadmorza? No bo nie plamiłem się jazdą pociągiem. Pojechałem do Warszawy autostopem. Ewa rzeczywiście wysiadła z tego pociągu i pojechaliśmy dalej razem jak? Autostopem. Żeby sobie jeszcze porozmawiać. No i tak rozmawiamy do dziś. Autostop to był mój chleb powszedni. Powiedziałem, że pociąg był dla mnie zbyt przewidywalny, ale przecież dla większości ludzi ta przewidywalność jest czymś ważnym, wręcz niezbędnym. Baliby się zdawać swoje życie na coś tak nieprzewidywalnego. A co będzie, jak nie dojadę? Dlaczego dla mnie to nie był problem? Bo miałem za sobą tyle przygód i doświadczeń, że co jeszcze mogłoby mnie zaskoczyć? No, oczywiście było w tym też zaufanie Bogu, taka szkoła ufania, że dojadę, a jak nie, to Bóg się jakoś zatroszczy. Przygoda na całego, ale przyrównując to do całego życia, no właśnie, możemy być ludźmi, których wykańcza najmniejsza niepewność, najmniejszy dyskomfort, ale Bóg daje wzrost. Rozwijamy się jako naśladowcy Chrystusa. Bóg dopuszcza różne trudne sytuacje, by budować naszą wiarę, aż w końcu możemy stać się dorośli pod względem wiary i byle podmuch nami nie zachwieje, nie ruszy nas. Ale też może być w przypadku niektórych inaczej. Ktoś może być chrześcijaninem z długim stażem, ale byle niedogodność, a już jest smutny, już się denerwuje, już niezadowolony, bo ktoś na niego krzywo popatrzył, pominął w czymś, już się świat wali. Warto by było inaczej. I Bóg daje wzrost, ale my potrzebujemy z Nim współpracować, gdy posyła jakieś próby wiary. I o takiej próbie wiary, która uczyniła kogoś jeszcze bardziej niezwyciężonym, będziemy mogli dzisiaj przeczytać w Ewangelii Jana, a bohaterką odcinka będzie, jak już Tomek tutaj wspomniał, Maria Magdalena. Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego odcinka Ewangelii Jana. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich:
Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Maria Magdalena, jedna z naśladowczyń Jezusa, z grona ludzi, którzy Mu zaufali, jednak być uczniem Jezusa to nie ładować sobie głowę pięknymi teorijkami, to raczej doświadczać Boga w działaniu. I to oznacza dla uczniów Chrystusa znalezienie się nieraz w jakichś trudnych sytuacjach, czasami na granicy wytrzymałości. I Maria Magdalena właśnie w takiej sytuacji się znalazła. Spotkała ją seria bardzo trudnych rzeczy na granicy wytrzymałości. Cała seria zdarzeń, aresztowanie Jezusa, Jego tortury, wreszcie śmierć na krzyżu. Seria zdarzeń trudniejszych niż te, które ją wcześniej spotkały. Na granicy wytrzymałości. A teraz, jakby tego było mało, przyszła do grobu i zobaczyła zaskakującą rzecz. Wielki kamień. Ciekawe, tutaj coś się dzieje. A to nie ta sarna, co tutaj gdzieś biega. Prawie sarna. Wielki kamień, który zamykał wejście do grobu, powinien tam być, a nie było go. Nie było też ciała Jezusa. Czy mało jeszcze tych trudnych przeżyć? Maria reaguje negatywnie i mówi w wersie drugim: zabrano Pana z grobu i nie wiem, gdzie Go położono. Dlaczego Maria reaguje negatywnie? Bo to było coś już poza granicą tego, czego do tej pory doświadczała. To było coś już po prostu nie do wytrzymania. My, patrząc na tą historię, wiemy, jaka była sytuacja, że Jezus już zmartwychwstał, ale ona jeszcze tego nie widziała, dlatego interpretuje sytuację negatywnie, że gdzieś zabrano ciało Jezusa. Chociaż przecież Jezus wielokrotnie zapowiadał, że z Nim będzie inaczej. Zapowiadał, że powstanie z martwych. Ale to było wyzwanie dla jej wiary na poziomie, który nie był jej jeszcze znany. Patrzmy więc dalej. Przeczytajmy następny odcinek. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono. Maria stała przed grobem płacząc, bo to, co się działo, było poza sferą rzeczy do zniesienia dla niej. Wielkie, przeogromne rozczarowanie. Dlaczego możemy tak powiedzieć? No bo należała do najbardziej gorliwych naśladowców Jezusa. Zaczęło się od tego, że Jezus uwolnił ją od demonicznego zniewolenia. Łukasz pisze w swojej Ewangelii, że Jezus uwolnił ją od 7 złych duchów. Maria doświadczała kiedyś zniewolenia przez demony i jest to najsilniejszy i najbardziej bolesny rodzaj zniewolenia, jaki istnieje. Ale została uwolniona przez Chrystusa i stała się jednym z najbardziej gorliwych naśladowców. Jezus był całym jej życiem. Łukasz pisze, że należała do osób, które też dużo ofiarowały na służbę Jezusa i Jego uczniów. Wszystko dla Niego poświęciła.
I miała teraz jeden cel w życiu, być blisko Chrystusa. Towarzyszyła mu wszędzie, gdzie się dało i była najszczęśliwszą osobą na ziemi. Ale pewnego dnia wszystko się zawaliło. Stała pod krzyżem Jezusa, a teraz stoi przed grobem i płacze. To wszystko było poza granicą rzeczy do zniesienia. Ale tak właśnie odbywa się wzrost, rozwój w sferze ducha. Bóg dopuszcza sytuację, która jest dalej niż to wszystko, czego do tej pory doświadczaliśmy. Dlatego nasza pierwsza reakcja jest w takiej chwili negatywna. Tak jak się reaguje, gdy coś daleko przekracza stan rzeczy normalnych. I Maria tak reaguje. W wersie 12 czytamy: ujrzała dwóch aniołów w bieli. Nie pomogło pojawienie się dwóch aniołów. Było też wiele innych znaków i ktoś patrzący z boku mógłby pomyśleć: przecież już wszystko wiadomo, wszystko opanowane. Ale na tym właśnie polega ten próg problemu, wyżej niż do tej pory, że jeszcze nie widzimy rozwiązania. To, co zdarzyło się zaraz później, pokazuje jeszcze dobitniej ten próg wytrzymałości. Przeczytajmy dalsze wersy 14 i 15. Gdy to powiedziała, obróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus stanął przy niej, patrzyła na niego. Jezus powiedział coś do niej: czemu płaczesz, kogo szukasz? Ale próg nadal jest niepokonany. Dalej czuje się w sytuacji, która całkowicie ją przerasta. Patrzy na Jezusa, a widzi ogrodnika. Ale próg jest w końcu po to, żeby go pokonać. Przynajmniej w tej szkole Jezusa, który buduje naszą wiarę. Próg jest po to, by go w końcu przejść. Popatrzmy, co się dzieje dalej. 16 wers i dalsze. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniów: widziałam Pana i to mi powiedział. Problem wreszcie się skończył. Próg został przekroczony. Prawda przebiła się do świadomości Marii. I Maria odpowiedziała: Rabbi, mój mistrzu. Próg rzeczy niemożliwych, nie do wytrzymania, został tamtego dnia mocno przesunięty, mocno podniesiony w życiu Marii. Podniesiony do poziomu spraw najtrudniejszych, bo obejmujących temat śmierci, że ktoś umrze i to już jest koniec świata. Ale jednak nie koniec, nic się nie kończy. Bóg jest Panem również nad tymi okolicznościami, śmiercią kogoś bliskiego. Również tu panuje. Ludzie mówią: wszystko się skończyło, ale Bóg jest Bogiem. Jego totalny plan zbawienia obejmuje wszystko. I właśnie taki próg wiary przekroczyła tego dnia Maria.
I wtedy cała nadzieja wróciła, cały entuzjazm. Maria odzyskała spokój i równowagę i była już zupełnie inną osobą. Z zupełnie nowym progiem zaufania Bogu. Stała się, można powiedzieć, dorosła w swojej wierze. Z tym największym progiem, jaki dotyczy spraw związanych ze śmiercią, przemijaniem. Teraz nawet śmierć jej nie przestraszy. Ona już tego doświadczyła. Podobnie jak ja, jako autostopowicz, gdzie tu jest jakiś problem, że się gdzieś nie pojedzie, gdzieś się utknie? Jak to będzie w tej podróży autostopem? Wszystkiego już doświadczyłem. Już spałem na jakimś przystanku autobusowym, na jakimś pustkowiu w zapadłym końcu Mazur, owinięty w lichy koc, bo tylko to miałem ze sobą. Próg spraw znośnych był bardzo wysoko. Ale czymże jest autostop wobec spraw, gdy kończy się czyjeś życie na ziemi, wobec śmierci? Parę dni temu w czasie skupienia natknąłem się na jeden z epizodów Pawła Apostoła, który zdarzył się podczas jego pierwszej podróży misyjnej w mieście Listra. I to, co Paweł wtedy przeżył, jest niezwykłe. Popatrzmy, Dzieje Apostolskie 14. Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium, podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. Niezwykle poruszająca historia z życia Pawła. Co się zdarzyło tamtego dnia? Tamtego dnia próg wiary Pawła został podniesiony do poziomu, który można nazwać absolutną dojrzałością. To był moment, w którym Paweł znalazł się w sytuacji, która przekraczała jego dotychczasowe wyobrażenia, doświadczenia. Tamtego dnia został ukamienowany, to znaczy zabity kamieniami, którymi w niego rzucano. I prześladowcy byli przekonani, że już nie żyje. I najprawdopodobniej z całego kontekstu możemy wiedzieć, że rzeczywiście funkcje życia ustały, ale Bóg przywrócił go do życia. Bóg przeprowadził go przez nowy próg. Może nam się wydawać, że co to dla Pawła, przecież to Paweł apostoł nieustraszony, ale przecież on był takim samym człowiekiem jak my. Reagował normalnie. Zresztą opisuje swoje tamte doświadczenia w jednym z listów i mówi, jak się wtedy czuł. Możemy to znaleźć w drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział. Popatrzmy, przeczytajmy, co mówi. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji, jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda nam się wyjść cało z życiem. To był prawdziwy próg dla Pawła, poza sferą rzeczy do zniesienia, przekraczający to wszystko, czego do tej pory doświadczył. Paweł przeżywał wtedy terror i zwątpienie. To było coś ponad rzeczy do wytrzymania. Tak jak dla Marii Magdaleny, to, co ją spotkało przy grobie Jezusa, która płakała, to jest ten rodzaj przeżycia. Ale jaki był skutek w Pawle? Przeczytajmy dalej jego relację z drugiego
listu do Koryntian 1, dalsze słowa. Mówi tak: lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Tak mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał. Jaki efekt Bóg osiągnął w Pawle? Wiara, zaufanie Pawła zostało podniesione na zupełnie inny poziom. Na poziom, który radzi sobie z takimi sprawami. Teraz Paweł ma już doświadczenie Boga, że on wybawia od śmierci. Zagrożenie śmiercią, znowu ktoś nas chce zabić, już to przerabialiśmy. I to jest chyba najważniejsze doświadczenie w życiu Pawła, które spowodowało wejście w całkowitą dorosłość wiary. Co go może jeszcze przestraszyć po takim przeżyciu? Oczywiście to nie jest koniec budowania wiary Pawła. Jeszcze będzie parę trudnych epizodów, ale to już jest dojrzałość, dorosłość. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego tego potrzebujemy? Takiego budowania naszej wiary, takiego podnoszenia progów. Bo to jest coś, co będzie się najbardziej liczyło jako owoc naszego życia. Gdy staniemy przed Bogiem, to właśnie to się będzie liczyło. Zapewnia nas o tym apostoł Piotr w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale. Popatrzmy, co mówi. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. To jest to, z czym staniemy przed Bogiem. Nasza wiara, nasze zaufanie do Niego, tym się wykażemy, gdy staniemy przed Nim. Dlaczego właśnie to? Bo to jest istota naszej więzi z Nim. To jest ta nić, która nas z Nim wiąże, nasze zaufanie do Niego. To jest to, co Go najbardziej cieszy, gdy Mu ufamy. Ale nie zostanie to zbudowane w jakimś ciepełku, przy jakichś teoretycznych dywagacjach, przy chronieniu nas przed napięciami. Zostanie zbudowane w ogniu doświadczeń. Gdy Bóg poprowadzi nas raz za razem ponad ten próg spraw do tej pory znośnych. Moje doświadczenie na ten temat, no może jeden przykład. Sytuacja podczas realizacji projektu efeskiego. To był taki projekt w latach 90., w których się angażowaliśmy. Polegał na tym, że projekt efeski polegał na wypożyczaniu kaset wideo z filmem Jezus, zanosząc je ludziom do domów, co było poprzedzane zawieszkami reklamowymi na klamki. My tutaj w Bielsku w tym mocno uczestniczyliśmy, ale też niektórzy z nas uczestniczyliśmy w tym projekcie w Warszawie. I pamiętam, na jednym z osiedli w Warszawie przy trasie Łazienkowskiej zadzwoniłem na domofon i wszedłem, by sprawdzić, kto chce wypożyczyć film. Pewnemu panu w jednym z bloków bardzo się to nie podobało. Wypuścił na mnie wilczura na smyczy, który mnie porządnie obszczekał, można powiedzieć, centymetry od mojej twarzy, tak go ten pan trzymał precyzyjnie. Bóg postanowił przesunąć mój próg rzeczy do zniesienia i postawić na innym poziomie. I chociaż trochę to przeżyłem, to
Ostateczny skutek jest taki, że przestałem się bać psów. Jak przechodzi obok mnie jakiś wilczur, to nawet nie cofam ręki, tak? Nie robię czegoś takiego. Oczywiście ufając Bogu, bo cały czas jest tutaj, towarzyszy temu jakaś modlitwa. Jeżeli jesteś osobą, która zaprosiła Jezusa do swojego życia, jak ja, jeżeli powierzyłaś Mu budowanie swojej wiary, to daliśmy też Jemu dostęp i przyzwolenie na budowanie tej wiary, a Bóg jest mistrzem w budowaniu wiary. Można odnieść wrażenie, że nie ma nic takiego bardziej cieszącego Go, gdy może coś takiego w nasze życie wnosić, ale żeby to zrobić, przygotowuje sytuację, prowadząc nas poza próg spraw normalnych. Jednocześnie dając nam swoje obietnice, byśmy na ich podstawie Jemu zaufali. Jedną z takich wielkich obietnic jest ta w liście do Rzymian 8, tak? Znana nam chyba prawie wszystkim. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Tak obiecuje. Czasami okoliczności wydają się przekraczać wszelkie normy i wydaje nam się, że to już jest koniec świata i mówimy, no tego to już nie wytrzymam. To już koniec świata. Tak, to jest koniec naszego dotychczasowego świata, ale otwiera się nowa sfera, gdzie prawdą są obietnice Chrystusa. Maria Magdalena jest przykładem. Okoliczności były tragiczne. Jej emocje to głęboki smutek, ale właśnie w tych okolicznościach Bóg przesunął próg jej zaufania na zupełnie inny poziom. Ale Jezus też powiedział do niej to, o czym możemy przeczytać w 17 wersie naszego głównego tekstu, jeszcze raz ten 17 wers. Rzekł do niej Jezus, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Jezus mówi do Marii, nie zatrzymuj mnie, dosłownie nie trzymaj się mnie. Maria znowu miała to, co było dla niej najważniejsze, bliskość Chrystusa. A jednak Jezus mówi w tym momencie do niej, nie trzymaj się mnie. I dalej, jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Dlaczego właśnie tak? Dlatego, że Maria do tej pory była mocno uzależniona od okoliczności. Gdy była kilka metrów od Jezusa, to była szczęśliwa i spokojna. Ale teraz ma nastąpić coś zupełnie nowego, inny poziom. Jezus, gdy odchodził z tej ziemi do Ojca, powiedział coś takiego do swoich uczniów. Ewangelia Mateusza 28. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus zapewnił o swojej duchowej obecności przy nas w każdej godzinie i w każdym miejscu. I dojrzałość polega na tym, że jesteśmy przekonani o Jego bliskości niezależnie od zewnętrznych okoliczności, od tego, gdzie jesteśmy i z kim. Maria do tej pory opierała się na okolicznościach. Gdy Jezus był blisko topograficznie, czuła się szczęśliwa, gdy Go nie było, było inaczej. Jednak Jezus miał dla niej zupełnie inny poziom, nowy poziom zaufania i dzięki temu będzie mogła cieszyć się Jego obecnością zawsze i wszędzie.
My też potrzebujemy tej dojrzałości. Czeka nas jeszcze wiele problemów na tej ziemi i sytuacja czasami może być trudna, ale jaka jest prawda o mojej sytuacji, o każdej sytuacji? To nie emocje pokazują prawdę o mojej sytuacji. Jakieś emocje zawsze będą, ale mogę mieć do nich dystans. Prawdę o moim położeniu pokazują obietnice Jezusa. I przyjęcie tego sposobu myślenia pomoże nam przechodzić zwycięsko przez wszelkie okoliczności życia. Nie nasze emocje, lecz obietnice Chrystusa są naszym autorytetem i podstawą. Dlatego nasza pewność, nasza radość, nasze poczucie spełnienia mogą być zupełnie niezależne od zewnętrznych okoliczności. I tego Bóg pragnie nas nauczyć, pragnie uczynić nas dojrzałymi. Na początku możesz być człowiekiem, którego wykańcza najmniejsza niepewność, najmniejszy dyskomfort. Ale Bóg daje wzrost, dopuszcza różne sytuacje, buduje naszą wiarę, aż w końcu możemy stać się dorośli pod względem wiary. I byle podmuch, czy nawet jakaś nawałnica nami nie zachwieje. Niezależnie od okoliczności, stabilni w poczuciu pełni i szczęścia. Możemy stać się ludźmi, którzy nie potrzebują, jak to się mówi, ładować akumulatory przez jakieś wzniosłe wydarzenia. Chociaż wiadomo, nasze wspólne spotkania są dla nas zachętą, bo taka jest ich natura. Tak Bóg nam to objawia, że gdy się wspólnie spotykamy, to jest zachęcające, ale nie potrzebujemy podczas tych naszych wspólnych spotkań jakoś podkręcać atmosferę. Nie podkręcamy jej przez jakieś niezwykłe gesty, specjalne gesty, przez jakieś specjalne święte gadki. Robimy to celowo, bez emocji, by podkreślić, że źródło jest w nas i jest niezależne od zewnętrznych okoliczności, od specyfiki chwili. Możemy być tak samo szczęśliwi w niedzielę po południu, jak i w środę przed południem i o każdej innej porze. Więc pozwalamy, by nasze wspólne spotkania zachęcały nas przez swoją naturę, przez to, że jest nas wielu. Jest to naturalnie zachęcające. Niektórzy chrześcijanie nadają temu aurę tajemniczości i duchowości, cytując słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 18, że gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w imieniu Jezusa, tam On jest pośród nich. To znaczy, że jak jesteśmy sami, to Jezus jest jakoś mniej z nami, ani odrobinę. Jezus powiedział te słowa o dwóch lub trzech zgromadzonych w Jego imieniu w pewnym kontekście, w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie cały rozdział jest o kłótni, niezgodzie i rywalizacji między uczniami. Mówi o postawie każdy sobie rzepkę skrobie versus przejmowanie się innymi. I Jezus nie zmienia nagle dla tego jednego zdania tematu. Nie chodzi o topograficzne przebywanie chrześcijan w jednym miejscu, ale o postawę jedności między nami, że mamy wspólne dążenia, że jesteśmy sobie nawzajem poddani, że nie ma między nami walki, rywalizacji, złości, obojętności.
myśleć, że Jezus jest jakoś szczególnie z nami, gdy geograficznie się spotkamy w jednym miejscu i powiesimy krzyż, to tak jakby myśleć, że jak człowiek uklęknie i na koniec powie amen, to była modlitwa. Nie, to jest tylko zewnętrzna maniera modlitwy, a do modlitwy, prawdziwej modlitwy, trzeba oczywiście dużo więcej. Ale żeby powiedzieć to jeszcze dosadniej, jak dziecko udaje, że trzyma w ręce kierownicę i mówi brrr, to znaczy, że jedzie samochodem. Podobnie chrześcijanie, jak mówią, że jak spotkają się w jednym miejscu pod znakiem krzyża, to Jezus w jakiś tajemniczy sposób jest bardziej wśród nich, niż jak każdy z nich jest w pracy. Nie. Istotą jest faktyczna jedność między nami, miłość, oddanie, poświęcenie, zgoda co do wspólnej drogi, pokora wobec siebie nawzajem, a nie wywyższanie się. Myślenie, ja was teraz nauczę, jak być powinno, domaganie się uznania. Nie. Zamiast tego uznawanie innych za wyżej stojących od siebie, gotowość uczenia się, zgoda między sobą co do jakiejś wspólnej drogi. Wtedy Jezus rzeczywiście obiecuje, że jest gotowy szczególnie działać, okazywać swoją moc. Dlatego tutaj w naszej wspólnocie nie czerpiemy nic z faktu topograficznego przebywania w jednym miejscu, poza naturalną zachętą, jaka płynie zawsze z faktu wspólnego spotkania się. Wspólne przebywanie zawsze będzie zachęcało nas do korzystania z tego, co już mamy dzięki osobistej więzi z Chrystusem. Bo można coś mieć, ale być zniechęconym i z tego nie korzystać. Wspólne przebywanie w sposób naturalny działa zachęcająco. Jednym z ciekawych skutków jest choćby to, że małżeństwa, które przychodzą na wspólnotę skłócone, bardzo często po wspólnocie szybko się godzą, bo zostały zachęcone do korzystania z mocy Jezusa. Wspólne spotkanie zawsze zachęci nas do korzystania z mocy Ducha Świętego, by szybko się godzić i powrócić do jedności. A już zupełnym absurdem jest ustami wielbić Boga, na przykład śpiewając z wielkimi emocjami i myśleć, że gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni, to jakieś głębsze, tajemnicze przebywanie z Chrystusem, a jednocześnie pielęgnować w sobie spór, obojętność, wyniosłość, niechęć do uczenia się. Tu w naszej wspólnocie staramy się od takich absurdów uciekać i doświadczać czegoś realnego, trwałego, niezależnego od zewnętrznych okoliczności. Ciesząc się duchową dojrzałością, która wynika stąd, że Bóg przeprowadził już nas przez tyle trudnych sytuacji i podniósł ten nasz próg rzeczy możliwych przez wiarę bardzo wysoko. Trochę jak moje podróżowanie autostopem. Czym tu się niepokoić? Co jeszcze może mnie spotkać, co mnie nie spotkało? Nauczyłem się polegać na Bogu w różnych sytuacjach. A jak Bóg będzie chciał podnieść jeszcze mój próg wytrzymałości, no to trzeba będzie to też przyjąć z wdzięcznością, chociaż w pierwszych chwilach nie będzie łatwo. Ale znowu będzie to doświadczenie pełni niezależnie od okoliczności i właśnie takiego wzrastania, takiego wznoszenia się na coraz wyższy próg wiary, zaufania
Wam życzę i sobie właśnie.